i kustoszu diecezjalnego sanktuarium świętego Wojciecha. Ojcze Mieczysławie, prowincjale seniorze, ojcze Dariuszu, bracia kapłani z księdzem prałatem Henrykiem, dziekanem dekanatu wieruszowskiego, panowie szaparze nadzwyczajni, służba liturgiczna, państwo strażacy, poczty sztandarowe, kurzyści, dzieci, młodzieży, bracia i siostry. Dzisiaj w naszej ojczyźnie sławimy świętego Wojciecha, patrona Polski. Uroczystości centralne są w Gnieźnie. Tam w tej chwili jest sprawowana najświętsza ofiara z udziałem episkopatu, z udziałem nuncjusza apostolskiego. A my w takiej grupie parafialnej zgromadziliśmy się tu, gdzie można powiedzieć, że to są uroczystości diecezjalne, bo tu jest sanktuarium diecezjalne świętego Wojciecha. To miejsce rozsławiło się w naszej młodej diecezji, jak wiemy, dzięki świętej pamięci księdzu kanonikowi Alfonsowi Mrozowskiemu. On był, mogę to zaświadczyć, jakoś inspirowany, ażeby tu właśnie, w Cieszyncinie, był ten ośrodek kultu świętego Wojciecha. Sam był gorliwym jego czcicielem. Był też jakoś przekonany, że święty Wojciech zatrzymał się w swojej podróży misyjnej do Prus, tu w Cieszyncinie i prawcowie tej ziemi słuchali jego nauki. Dzięki staraniom księdza kanonika Alfonsa tu w 1995 roku zostały uroczyście sprowadzone z Gniezna relikwie świętego Wojciecha. Tutaj też zostało powołane to sanktuarium diecezjalne. Tu jest ośrodek pielgrzymek do świętego Wojciecha. A w 1999 roku znowu dzięki staraniom księdza kanonika Alfonsa zostali sprowadzeni do Cieszyncina ojcowie ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, którzy podjęli tę posługę, ażeby tu rozwijać kult świętego Wojciecha, żeby przejąć to dziedzictwo, które zastali po księdzu kanoniku Alfonsie i je krzewili. I to czynią. Dzisiaj będziemy poświęcać tą figurę świętego Wojciecha. To jest jeden z tych przejawów troski ojców Najświętszych Serc Jezusa i Maryi o to miejsce kultu świętego Wojciecha. Bracia i siostry, czcimy świętego Wojciecha tym razem w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Ta zbieżność czasowa jakby spontanicznie nasuwa myśl o udziale Czechów w przyjęciu chrześcijaństwa przez Polskę.
Przede wszystkim myślimy o Dobrawie, tej wspaniałej chrześcijance, księżnej czeskiej, którą poślubił Mieszko I za żonę. I chyba głównie dzięki niej chrześcijaństwo zachodnie, łacińskie, tu znalazło się na terenach ziemi Polan. Mieszko przyjął chrzest i tak nasza ojczyzna weszła do rodziny krajów chrześcijańskich. Rozpoczęło się chrześcijaństwo i rozpoczęła się państwowość. Gdy Mieszko przyjmował chrzest, to ojciec, później święty ojciec, miał zaledwie 10 lat. Urodził się w możnej rodzinie, w Sławnikowicu i otrzymał staranne wykształcenie, głównie w uczelniach zagranicznych. Stał się, można powiedzieć, na ówczesne czasy człowiekiem Europy. Bardzo zdolny, wybijający się, mając 26 lat, został biskupem Pragi. Ale nie mógł pozostać obojętny wobec łamania prawa Bożego i kościelnego, wobec właśnie wielkich możnowładczych rodów czeskich. Doszło do konfliktu i musiał opuszczać swoją stolicę i to aż dwukrotnie. Za drugim razem już nie wrócił do Pragi, pozostał w Rzymie, w klasztorze benedyktynów na Aventynie. I tam odkrył, a właściwie czuł chyba od początku swoje powołanie na misjonarza, aby iść i głosić Chrystusa tym, którzy Go nie znali. Taką bowiem czuł jaką potrzebę wewnętrzną, potrzebę zrodzoną z Jego zjednoczenia z Chrystusem. On, jeśli tak można powiedzieć, zasmakował Chrystusa. Doznał Jego miłości i wiedział, że bez Chrystusa nie ma zbawienia. I dlatego czuł tą potrzebę, to przynaglenie, ażeby nieść Chrystusa innym. I z tym właśnie misjonarskim pragnieniem znalazł się na Węgrzech, a potem w Polsce. Przyjął go Bolesław Chrobry, król, i wyposażył go na misję. Posłał do Prus. Mówią, piszą, że Wojciech zrezygnował z takiej pomocy zbrojnej. Odesłał wojów, których Bolesław Chrobry mu przydzielił, ażeby go w razie niebezpieczeństwa bronił. On ich odesłał, bo oparł się tylko na Chrystusie. No i poszedł. Już tą dobrą nowinę o Jezusie ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, Zbawicielu świata, Bogiem, który kocha ludzi. Niósł tym Prusom, pewno to słuchali, pewno się też wielu nawróciło, ale też znalazł opór. Nie rozpoznali w nim wysłannika niebios i zamordowali. Odcięli głowę, powiesili na palu, a Bolesław Chrobry wykupił jego ciało, jak wiemy, na wagę złota, przeniósł je do świątyni w Gnieźnie
się rozpoczął kult świętego męczennika. Już 2 lata po śmierci został wpisany na listę świętych. Rozpoczęły się pielgrzymki do jego grobu. W roku 1000 przybył sam cesarz Otto III jako pielgrzym. Bracia i siostry, ta misja świętego Wojciecha nie trwała długo. Jest pełna 2 lata. I tak myśląc czysto logicznie, można by powiedzieć, że nie udała się, a właściwie nawet była klęską. Nie udała się, a jednak, mimo że upłynęło 1000, ponad 1000 lat, to przecież Wojciech jest ciągle znany. Nie tylko jest znany. Znany w Polsce, w Europie, ale Wojciech ciągle wybiera wpływ na życie ludzi. Jest przyzywany jako ten, który może wstawiać się u Boga za ludzi. Święty Wojciech jednak odniósł zwycięstwo. To zwycięstwo zaowocowało wiarą. Ta jego śmierć stała się czymś podobnym jak ziarno pszenicy, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, wrzucone w ziemię, które natrafiło na glebę, obumarło i wydało plon. Plon stokrotny, tak. Dzięki świętemu Wojciechowi to młode chrześcijaństwo w Polsce zaczęło wierzyć, bardziej wierzyć, głębiej wierzyć i ta wiara przekazywana była z pokolenia na pokolenie, jest to dzisiaj przekazywana. Wiara Boga. Jest Bóg. Wiara w Boga to jest ogromne dobro. To jest fundament budowania, wszelkiego budowania. I kultury, i cywilizacji, a przede wszystkim porządku moralnego. Bez wiary w Boga rychło pojawia się zamęt. Rychło społeczeństwa poganieją. Odchodzą od norm moralnych, od przykazań i właściwie tracą grunt pod nogami. Nie ma na czym się oprzeć. Nie ma jakiegoś punktu odniesienia. Wszystko staje się względne, jak kto chce. Nie ma do czego się odnieść. I za tym idzie przyjęcie jakichś postaw wypaczonych, nienaturalnych, nawet wbrew rozumowi, wbrew rozsądkowi. Jesteśmy świadkami w naszych czasach, różne pomysły, nie będę już o tym mówił, ale każdy może sobie przypomnieć zachowania ludzi wbrew rozsądkowi. Już nie mówię nawet rozumowi, naturze, wbrew rozsądkowi. Takie zachowania, jak traci się Boga, traci się grunt pod nogami. Zaczyna brakować fundamentu i stąd też wiara w Boga. Święty Wojciech jest patronem wiary Polaków w Boga.
bracia i siostry, świętujemy świętego Wojciecha, naszego patrona. W czasach, gdzie w naszej ojczyźnie pojawił się jakby przebłysk przebudzenia duchowego. Coś nowego się pojawiło u nas. Można by powiedzieć, że pewnym skrótem, jakby hasłem tego nowu, to jest właśnie ta rodzina 500+. Jak wchodziłem tu do kościoła, to widziałem te 500+. Cieszmy się z tego. Naprawdę cieszmy się. To jest wielkie osiągnięcie. I jak sięgamy myślą w niedaleką przeszłość, widzieliśmy, jak to trudno się rodziło. I było wielu, wielu ludzi, którzy chcieli, ażeby stwierdzić, że ten pomysł, rodzina 500+, jest sprzeczny z konstytucją. No ale dzisiaj to już Polacy wzięli w swoje ręce. I to jest 500+. Pewne hasło, pewien skrót przebudzenia duchowego. I cieszymy się i Bogu dziękujemy, że to przebudzenie duchowe jakoś przebija się przez coś, co można by określić betonem. Betonem zbudowanym z jakiejś zorganizowanej walki mocy ciemności i zła. No trzeba wspierać to nowe. Trzeba wspierać wszelkimi możliwymi sposobami. A najprościej i może przede wszystkim przez modlitwę. Modlić się za Polskę, ojczyznę naszą. Właśnie. Niech każdy codziennie chociaż powie krótko do Pana Jezusa: Jezu miłosierny, błogosław Polskę, ojczyznę moją. Zobaczymy, zobaczycie, ile się będzie dobrego wtedy działo. Jezu miłosierny, błogosław Polsce, mojej ojczyźnie. A dzisiaj tu sławiąc świętego Józefa, świętego Wojciecha, patrona naszej ojczyzny, wołamy: święty Wojciechu, masz patronie, patronie wiary Polaków. Ty, który jesteś, byłeś gorącym czcicielem Boga Rodzicy Marii, danej narodowi polskiemu jako pomoc i obrona. Wojciechu święty, wstawiaj się za nami. Módl się za nami. Amen.